Z dniu dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia z na plan dalszy, nie będę tej premeditated invasion. W Amerykanie w swoim rzędzie, będą wygrywać na absolutną wiktorę. Nazywam się Michał Rapacz, a ja Mateusz Malik, i to jest podcast Beczka Prochu. Witamy w trzeciej części dotyczącej historii Kotła Kurlandzkiego. Jeśli chcesz wesprzeć nasz kanał już na początku, rozważ zostawienie subskrypcji z dzwoneczkiem oraz łapki w górę. To bardzo pomaga w promowaniu i rozwoju kanału. Dzisiejszy epizod będzie dotyczył kwestii niezwykle interesującej, chociaż trzeba już na początku powiedzieć bardzo słabo opisanej zarówno w źródłach jak i w opracowaniach. Będziemy tutaj omawiać kwestię roli Kriegsmarine w utrzymywaniu się kotła kurlandzkiego, dostaw właśnie drogą morską niemieckiej armii do krążonych żołnierzy, a także w późniejszym etapie wojny kwestii ewakuacji Skotła Kurlandzkiego. I tutaj obalimy mit tego, że Adolf Hitler nie chciał pomóc krążonym żołnierzom, a także ludności cywilnej w krajach bałtyckich, że chciał ich, powiedzmy, zostawić w cudzysłowie na pożarcie. Naszym zdaniem jest to nieprawda. Mamy konkretne argumenty na obalenie tego mitu, ale do tego przejdziemy w swoim czasie w późniejszej części odcinka. Bardzo istotną kwestią w kontekście. Roli dostaw, roli Morza Bałtyckiego nieopodal Półwyspu Kurlandzkiego, była kwestia ubotów, które według narracji wielu fanów nazizmu były taką bronią, które miały zadecydować w dużym stopniu o zwycięstwie na morzu. Jedna z baz szkoleniowych ubotów znajdowała się niedaleko Kurlandii. Na początku, może, chciałbym przedstawić, dlaczego wybrano tamto miejsce na ustanowienie tychże baz, a także jakie one miały znaczenie, czym one w zasadzie były. Nieopodal Półwyspu Kurlandzkiego znajdowały się bazy szkoleniowe nowych super ubotów, które miały spowodować zwycięstwo Niemców na Atlantyku. Dlaczego znajdowały się one w Kurlandii? Niemieckie porty nad Bałtykiem i Morzem Północnym były ciągle atakowane przez alianckie bombowce, przez co nie można było zajmować się spokojnym szkoleniem załóg. Nowe typy okrętów podwodnych, czyli typ 21, tak zwana wersja oceaniczna, i typ 23, tak zwana wersja przybrzeżna, były to najnowocześniejsze okręty podwodne zbudowane w pierwszej połowie XX wieku. Konstrukcje te miały zwiększoną prędkość podwodną oraz zwiększoną dopuszczalną głębokość zanurzenia. Warto także zaznaczyć, że nowoczesne podejście w zakresie kształtu kadłuba, niektórych elementów mechanicznych oraz elektrycznych, a także sposobu masowej produkcji. Wszystkie te elementy miały umożliwić Niemcom ponowne podjęcie walki o kontrolę na Atlantyku. Ale właściwie były to pierwsze łodzie podwodne od początku powstania tego rodzaju okrętów, czyli od końca XIX wieku, które mogły więcej czasu spędzić w zanurzeniu niż na powierzchni, ze względu na użycie nowych silników elektrycznych, które pozwalały na cichsze pływanie oraz bardziej wydajnych akumulatorów do tych silników z większą pojemnością niż wcześniej. A także nowych snorkeli, zwanych także chrapami, które umożliwiały pływanie pod wodą, nawet po wyczerpaniu się akumulatora. Silniki spalinowe zasysały nimi powietrze potrzebne do swojej pracy. Plan był prosty i nieskomplikowany. Nowe typy ubotów miały spowodować, że alianci utraciwszy kontrolę nad Atlantykiem byliby zmuszeni do zawarcia separatystycznego pokoju z Niemcami, co tym drugim pozwoliłoby na przerzucenie znacznych sił na front wschodni i odparcie Sowietów. W tymże elemencie swoje spore znaczenie miała Kurlandia, która stanowiła, tak jak już powiedzieliśmy, taki bufor, miejsce powiedzmy spokojniejsze z perspektywy niemieckiej, takie mniej zagrożone atakami. Ale czy to jest rzeczywistość? Nieopodal Półwyspu Kurlandzkiego znajdowała się przecież dobrze rozwinięta flota radziecka. Czemu ona nie została wykorzystana do zniszczenia tych baz, a także po prostu czemu z niej nie przeprowadzono ataku na Kurlandię? Czy mógłbyś nam odpowiedzieć na to pytanie? Na początku myślę, że warto przypomnieć, jak istotną rolę pełnił Bałtyk dla zaopatrywania i utrzymania się w ogóle wojsk niemieckich w rejonie Kurlandii. Tutaj najlepszym dowodem na to będzie cytat ze wspomnień generała Bagramiana, dowódcy Pierwszego Frontu Nadbałtyckiego. I on pisał tak: Bałtyk był bramą, przez którą wojska nieprzyjaciela otrzymywały wszystko, co było potrzebne do ich działania aż do końca wojny. To zdanie kończące dłuższą wypowiedź Bagramiana nasuwa pewne pytanie: skoro Bałtyk był tak ważny da armii niemieckiej, która znajdowała się na Półwyspie Kurlandzkim, to czy flota radziecka, która przecież nie była aż taka bardzo mała, która operowała w rejonie Bałtyku, czy nie mogła jakoś przeciwdziałać tym niemieckim dostawom, próbom zaopatrywania wojsk niemieckich, czy ewakuacji na przykład cywilów, ale też żołnierzy z Kotła Kurlandzkiego. Postaram się teraz odpowiedzieć na to pytanie. W czasie walk półwysp Półwysep Kurlandzki, Nawodna flota radziecka, statująca w krążtadzie, nie dokonała prawie żadnej znaczącej interwencji. W rzeczywistości jedynym elementem tej radzieckiej floty były okręty podwodne. One odnosiły pewne sukcesy w przechwytywaniu konwojów i utrudnianiu zaopatrywania wojsk niemieckich w rejonie Kurlandii. Ale okręty nawodne miały bardzo znikomy wpływ na przebieg całej wojny, czy na przebieg sytuacji, w ściśle już mówiąc, w kotle kurlandzkim. Mimo tego, że ta flota była w znacznych rozmiarach, zarówno pod względem liczby okrętów, jak i siły bojowe, które te okręty przedstawiały. Na początku wojny dysponowała dwoma starzejącymi się pancernikami, ale też na przykład nowoczesnym ciężkim krążownikiem Kirow i mnóstwem mniejszych jednostek. Dla Niemców ta działalność loty nawodnej nie była aż takim problemem. Większym problemem była aktywność radzieckich łodzi podwodnych, które miały dodatkowo właśnie to wsparcie lotnictwa. O tym też trzeba pamiętać, że koniec 1944 roku, czyli okres, kiedy powstaje kocioł kurlandzki, jest to moment w wojnie, w którym Sowieci zyskują praktycznie całkowitą dominację w powietrzu. Za pomocą tych dwóch narzędzi Sowieci mogli przeszkadzać aktywnie w ewakuacji, a także zaopatrywaniu kotła. Chociaż tu trzeba zaznaczyć, to jest może pewna ironia losu, że Sowieci AOMAS, czyli całościowo raczej nie atakowali łodzi ewakuujących cywilów, a przynajmniej nie czynili tego regularnie. Później będziemy mówić o przypadkach, kiedy jednak zatopili okręty z cywilnymi pasażerami. I trzeba przyznać, że kiedy już to robili, no to efekty były spektakularne. W głównym celem tych łodzi podwodnych i lotnictwa padały statki wiążące, tak jak mówiłem, zaopatrzenie, uzupełnienia, także wywożące żołnierzy. To też jest pewien już element, który obala mit, że Hitler nie chciał ewakuować w Kurlandii, bo... Ewakuowane były powoli, ale systematycznie całe dywizje z Kotła Kurlandzkiego w rejon rdzenia terytorium, jeśli chodzi o trzecią Rzeszę. Konkretne przykłady konkretnych okrętów, które przewoziły waszych żołnierzy i które zostały zatopione. No, słynnym przykładem będzie zatopienie parowca Gettingen, który przewoził batalion 290 Dywizji Piechoty, i statek ten wiózł do Kurlandii. Łącznie 5000 osób. To było, miało być uzupełnienia dla dywizji, znajdujących się w Kurlandii. Takiemu postrudnemu słuchaczowi może się wydawać, że z tej Kurlandii była tylko przeprowadzana ewakuacja jednostek czy cywilów. O ile się nie naczyta, że Hitler zabronił wywózek z rejonu Kurlandii, czy z rejonu chociażby plus wschodnich. Ale dla prostownego słuchacza może się wydawać nieintuicyjne, że do Kurlandii byli dowożeni dodatkowi żołnierze, którzy mieli stanowić uzupełnienia dla dywizji tam walczących. To było bardzo konieczne, bo te dywizje w Kurlandii ponosiły bardzo duże straty w walkach z Sowietami, a metody stosowane przez Ferdinanda Schernera, czyli wciąganie uzupełnień z jednostek tyłowych. Czy z Luftwaffe, one nie wystarczały, by te stany jednostek uzupełniać do poziomu przed walk z Sowietami. Potrzebne były uzupełnienia z zewnątrz. No i tutaj był ten parowiec Gettingen, między innymi, który ten batalion przewoził. Kapitan tego parowca zdał sobie sprawę z zagrożenia sowieckimi atakami i późnym wieczorem 22 lutego 1945 roku otrzymał ostrzeżenie radiowe, że w okolicy zauważono sowiecki okręt podwodny, ale wydawało mu się, że on znajduje się już wystarczająco daleko od kursu tego okrętu i ten okręt nie będzie stanowił dla niego zagrożenia. W godzinie 4.30 dnia 23 lutego los zakpił z kapitana i dwie torpedy wystrzelone przez ten okręt podwodny radziecki uderzyły w Göttingen, gdy ten znajdował się 18 mil od celu, czyli od Głównego portu w Kurlandii, który było dostarczane zaopatrzenie, uzupełnienia, także byli wywożeni cywile, czyli Lipawy. I statek bardzo szybko zatonął, ale zdążył jeszcze rzutem na taśmę wysłać sygnał alarmowy i kilka małych łodzi ruszyło na pomoc. Z łącznej liczby osób, którą przewoził, czyli 5 tysięcy, uratowano 2 tysiące ludzi i zabrano ich do Kurland. Reszta utonęła. Te ataki się zdarzały całkiem często, to mimo tego wojska niemieckie w Kurlandii były względnie dobrze zaopatrzone. Były okresy, kiedy ta sytuacja zaopatrzeniowa się pogarszała. Przede wszystkim problem był ciągle z paliwem. Okresowo, z amunicją, czy też z mundurami zimowymi, były takie momenty, kiedy wojska niemieckie czuwały braki tych materiałów. Tak jak mówiłem, parowiec przewoził żołnierzy, którzy mieli stanowić uzupełnienia stanów osobowych, i tutaj był większy problem. Raczej, tak patrząc na całość obrazu, więcej żołnierzy było wysyłanych z kotła niż do niego. I tak myślę, że można ten element sowieckich rajdów podwodnych podsumować takim stwierdzeniem, że te wysiłki, które radzieckie okręty podwodne czy też naloty przeprowadzone przez radzieckie lotnictwo na infrastrukturę portową, ale także no, kręty, które przewoziły zaopatrzenie i sprzęt, także uzupełnienia. One miały teorii zagłodzić i odciąć Niemców. Kulana miała się stać takim drugim Stalingradem, gdzie kilkaset tysięcy Niemców miało zostać odciętych od zaopatrzenia i to miało skutkować zagłodzeniem armii. I te wysiłki nie przyniosły takich wielkich efektów, na jakie Sowieci liczyli. Omówiłem pokrótce sytuację, jeśli chodzi o flotę podwodną, jak natomiast sprawowała się sowiecka flota nawodna. Część okrętów radzieckiej floty nawodnej utracono podczas próby morskiej ewakuacji Talina, a inne zostały uszkodzone podczas oblężenia Leningradu. Ale flota pozostała w dalszym ciągu potencjalnie potężną siłą. Jej jednostki nawodne na czas wojny ograniczyły swoje rejsy do Zatoki Fińskiej. Istnieje kilka możliwości przyczyn takiego stanu rzeczy. Po pierwsze, Długie oblężenie sprawiło, że wiele okrętów było w złym stanie i istniało duże prawdopodobieństwo awarii mechanicznej przy próbie dłuższego rejsu. Po drugie, sowieckie okręty były słabo zakonserwowane, nawet w czasie pokoju, i mogły istnieć poważne obawy co do ich zdolności żeglugi. Po trzecie, wiele załóg było wykorzystywanych jako piechota podczas oblężenia Leningradu, i chociaż część z nich wróciła na okręty po zakończeniu oblężenia, brakowało im przeszkolenia w roli marynarzy. To dodatkowo osłabiało siłę bojową floty. Po czwarte, sowiecka marynarka wojenna miała słabe historyczne osiągnięcia w wojnie nawodnej. Podczas wojen ustanawiających niepodległość Litwy, Łotwy i Estonii, niewielka brytyjskich krążowników była w stanie uniemożliwić flocie radzieckiej stacjonującej w krążtadzie jakąkolwiek poważniejszą interwencję i zadawała radzieckim okrętom wielokrotnie druzgocące straty. Bardziej historycznie można przywołać wojnę rosyjsko-japońską, no i udział Floty Bałtyckiej, która właściwie tam, powiedzmy, wiele nie pomogła w tym konflikcie. Na przełomie 1944 i 1945 roku, w obliczu możliwości akcji nawodnej przeciwko doświadczonym marynarzom Kriegsmarine, dysponującym potężnie uzbrojonymi i silnie opancerzonymi krążownikami, zrozumiałe jest, że radzieckie dowództwo niechętnie ryzykowało swoje okręty z ich stosunkowo niedoświadczonymi załogami. Bagramian zapisał w swoich wspomnieniach, że tak jak to miało miejsce gdzie indziej, np. wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego i podczas walk wokół jeziora Pejpus, radzieckie naczelne dowództwo zamierzało przeprowadzić operacje morskie, tym również lądowania wzdłuż wybrzeża Kurlandii, ale nie było wystarczających środków na takie przedsięwzięcie. Pamiętajmy jednak, że nawet ograniczone lądowanie na tyłach grupy armii Północ, czy też później grupy armii Kurland, sprawiłoby, że ta musiałaby zaangażować cenne środki do ochrony wybrzeża, co znacznie potencjalnie mogło ułatwić armii czerwonej natarcie na główną linię frontu. Tak się jednak nie wydarzyło. Cofnijmy się trochę w czasie i przejdźmy do roku 1944. Czy mógłbyś omówić nam jakie działania podejmowała Kriegsmarine w tym roku i jak duże miały one znaczenie w kontekście kotła kurlandzkiego. Na początku trzeba wspomnieć o dwóch epizodach dotyczących niebezpośrednio Kurlandii, chociaż regionów położonych w jej bardzo bliskim sąsiedztwie. Jeśli chodzi o formę wsparcia, to będę tutaj przede wszystkim mówił o wsparciu artyleryjskim, które było udzielone z okrętów w walkach z Sowietami. Oczywiście te walki musiały się toczyć w rejonach przybrzeżnych, żeby takie wsparcie było w ogóle możliwe do wykonania. Pod od izolowania Grupy Armii Północ praktycznie wszystkie kraje bałtyckie wróciły w ręce sowieckie. Niemcom pozostała jedynie Kurlandia, miasto Kłajpeda oraz część Estonskich Wysp. I pierwszy przejdziemy do miasta Kłajpeda. W nim trzy niemieckie dywizje znalazły się w mieście w momencie jego okrążenia. Po raz pierwszy to miasto zostało poważnie zaatakowane 10 października 1944 roku. I mimo intensywnego bombardowania artyleryjskiego i lotniczego przeprowadzonego przez Sowietów, Także trwającego aż trzy dni ataku wojska sowieckie zostały odparte. Ocenione okazało się parcie niemieckich okrętów wojennych, które działały u wybrzeży tego miasta. Także i zdolności do szybkiej i precyzyjnej reakcji przy użyciu ogromnej siły ognia. To było kluczowe w decydującym momencie bitwy. Rosjanie też nie poddali się tak łatwo, bo po zaledwie dwudniowej przerwie generał Bagramian ponownie próbował zaatakować, ale linia obrona się nadal utrzymywała. Cały czas przy parciu niemieckich okrętów nieocenione było doświadczenie Niemieckich marynarzy, którzy mogli precyzyjnie sterować i używać tej artylerii do wspierania swoich jednostek na lądzie. Ostateczny atak przeprowadzili 23 października. On też nie przyniósł znacznych postępów, i następnie obie strony powoli wycofowały siły z tego. Terenu. też nie miasto zostało ewakuowane, bo nie było żadnego sensu strategicznego, żeby, żeby bronić go za wszelką cenę. Dlatego też Wehrmacht ostatecznie w styczniu 1945 roku ewakuował, ja kiedy już wojska radzieckie na dość dużą skalę zaczęły wkraczać do wschodnich, które były ważniejsze dla obrony niż samo miasto Kłajpeda. Drugim takim wydarzeniem, w którym Kriegsmarine brał udział jako wsparcie artyleryjskie była Obrona półwyspu Salme na wyspie Sarema, która miała miejsce pod koniec października. I tam również wsparcie artylerii okrętowej okazało się bezcenne i pomogło Niemcom utrzymać się na terenie półwyspu. I to w ogóle była jedna z największych tego typu operacji, kiedy flota wspierała swoim ogniem działania na lądzie. Kosztowała ona Kriegsmarine życie około 2000 marynarzy. Walki o wyspę trwały dalej, i pod, pod koniec listopada niemieckie okręty znowu musiały ratować sytuację. Sowieci tym razem odpowiedzieli nalotami, uszkadzając cztery okręty, ale mimo wszystko to pokazywało, jak duże znaczenie mogło mieć użycie floty nawodnej w odpieraniu ataku Sowietów w regionach nadmorskich. Ostatecznie 24 listopada Niemcy postanowili ewakuować wyspę Sareme, z tego względu, że ona już straciła znaczenie strategiczne i nie było sensu utrzymywać tam dywizji, one bardziej mogły się przydać w innych rejonach, no na przykład właśnie w Kurlandii, do której zostały wysłane. Jeśli chodzi o, o samą Kurlandię, to udział Kriegsmarine... Walkach był ograniczony, też głównie z tego powodu, że Sowieci atakowali tereny raczej oddalone od morza. No między innymi jednym z powodów była chęć uniknięcia ostrzału artyleryjskiego z baterii okrętowych. No, też sam opór Niemców sprawił to, że nie było okazji użyć artylerii okrętowej. Po prostu niemieckie dywizje nie pozwoliły Sowietom zbliżyć się do portu, na przykład w Lipawie, który był celem strategicznym Sowietów. Dopiero walki o ten port mogłyby umożliwić niemieckiej flocie użyć swojej artylerii i wspomóc niemieckie dywizje. No ale z racji tego, że to się nie stało, to ta flota była praktycznie bezrobotna, jeśli chodzi o takie wsparcie artyleryjskie. Dlatego też głównym zadaniem Kriegsmarine w rejonie kulanskim było dostarczanie zaopatrzenia, o zupełnie ewakuowanie cywilów, a także w mniejszym zakresie żołnierzy. Chociaż warto dodać, że nie chodziło tu tylko o rannych, że mogłoby się wydawać na pierwszy rzut lokal logicznie, ale także ewakuowano całe dywizje. Udało się wywieźć z kotła kilka takich dywizji, no w tym między innymi jedną łotewską SS, co pokazuje dobitnie, że Hitler nie zamierzał tam zostawiać swoich żołnierzy za wszelką cenę, bo taka łotewska dywizja ma potencjalnie największe morale i największą... Sprawność bojowa miała na terenie Kurlandii, na terenie rdzennie łotewskim, więc jej wywiezienie wprost świadczyło, że celem Hitlera, celem Niemców, nie jest utrzymanie Kurlandii za wszelką cenę. Są jakieś inne, dalsze cele strategiczne, czy sama Kurlandia też pewne strategiczne cele mogła, czy miała pełnić. O tym też więcej mówimy w dwóch poprzednich odcinkach, o działaniach w Kotle Kurlandzkim. Teraz przechodząc do ostatniego roku wojny i co za tym idzie, ostatniego roku istnienia Kotła Kurlandzkiego, czy mógłbyś nam przedstawić działania Kriegsmarine w 1945 roku? Jak to wyglądało? Czy coś się zmieniło, jeśli chodzi o parcie Kotła Kurlandzkiego zapewniane przez niemieckie okręty? Przed odpowiedzią na Twoje pytanie, warto tutaj przypomnieć, że dostawy morskie, czyli do portów, właśnie głównie w Lipawie i Windawie, to była w zasadzie. Jedyna i, i główna droga dostawy zaopatrzenia, bez którego no, trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie tamtejszych żołnierzy okrążonych przez Sowietów. Tu jest ta podstawowa różnica oczywiście pomiędzy Stalingradem, do którego próbowano z lotnisk dostarczać właśnie drogą powietrzną zaopatrzenie. Podkreślamy tutaj, że działania Kriegsmarine były tutaj fundamentalne no i bez nich nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić funkcjonowania żołnierzy na tym półwyspie i w tym kotle. 29 stycznia grupa armii Kurlandia otrzymała nowego dowódcę, general Obersta Heinricha von Wittinghoffa. Zaraz po przybyciu rozkazał on swojemu sztabowi, by we współpracy z Kriegsmarine przygotować plan całkowitej morskiej ewakuacji grupy armii. Plan o kryptonimie Laura został przedstawiony Hitlerowi 15 lutego 1945 roku przez Guderiana, szefa sztabu OKH. Guderian doradził Führerowi, że dzięki koncentracji wszystkich zasobów morskich i transportowych będzie można ewakuować całą siłę 16 i 18 armii wraz z dużą częścią ich wyposażenia w ciągu czterech tygodni. Hitler tę propozycję jednak odrzucił. Nie zakładał możliwości wycofania się z łotewskiego Półwyspu. Co dałaby potencjalna ewakuacja grupy armii Kurlandia w tak późnym etapie wojny? Mówiliśmy o tym w poprzednich odcinkach odnośnie kotła kurlandzkiego, ale na potrzeby tego podsumujemy sytuację w 1945 roku. Pod koniec stycznia Kriegsmarine ewakuowała personel swoich ubotów ze wschodniego Bałtyku. I wykorzystała nadwyżkę zdolności żeglugowych do przewiezienia rannych żołnierzy i cywilnych uchodźców do portów północnych Niemiec i Danii. Głównym celem nazistowskiej marynarki wojennej była operacja o kryptonimie Hannibal. Była próbą ratowania setek tysięcy uchodźców, którzy uciekali przed nacierającą Armią Czerwoną, głównie z Prus wschodnich. To na tę operację przeznaczono większość okrętów transportowych, próby ewakuacji grupy Armii Kurlandia. Spowodowałyby całkowite zatrzymanie Hannibala. Konsekwencje tego dla uwięzionej ludności cywilnej byłyby znaczące. Użycie prawie każdego dostępnego statku pozwoliło zakończyć ewakuację cywilów zaledwie na kilka dni przed końcem wojny. Więc wstrzymanie jej na kilka tygodni spowodowałoby pozostawienie dziesiątek tysięcy uchodźców w portach plus wschodnich i Kurlandii w momencie ich upadku, biorąc pod uwagę, że porty te stały się polami zaciętych walk. Wielu z uwięzionych uchodźców prawdopodobnie by zginęła. Ewakuacja Kurlandii naraziłaby także niemieckie okręty na ataki ze strony sowieckich okrętów podwodnych i lotnictwa. Chociaż sowieckie próby utrudniania Hannibala miały ograniczony wpływ, można przypuszczać, że podjęto by większe wysiłki, gdyby statek przywoził prawie wyłącznie personel wojskowy. W konsekwencji, nie tylko ludzie z grupy armii Kurlandia ponieśliby straty w wyniku ataku z powietrza i okrętów podwodnych. Ale również statki uszkodzone i utracone w takich atakach nie byłyby już dostępne dla ewentualnego wznowienia Hannibala po zakończeniu ewakuacji Kurlandii. Można zatem wywnioskować, że Laura byłaby przedsięwzięciem niebezpiecznym, z nieuniknionymi konsekwencjami dla niemieckich operacji w innych miejscach. Dodatkowo Niemcy mieli problemy z udostępnieniem wystarczającej liczby statków do ewakuacji wszystkich żołnierzy. Chociaż sukces niemieckiej marynarki wojennej i handlowej w ratowaniu setek tysięcy Niemców z Prus Wschodnich i Zachodnich w 1945 roku może sugerować inaczej, to i tak nie byłoby zbyt wiele korzyści militarnych z ewakuacji personelu grupy armii Kurland bez ich wyposażenia, szczególnie tego ciężkiego. A ponadto nie było po prostu wystarczającej liczby statków dla tak ogromnego przedsięwzięcia. Mówimy o około w tytule, jak możecie przeczytać, mamy 500 tysięcy, ale podaje się nawet 600 tysięcy osób w okrążeniu. O tych danych jeszcze takich suchych będziemy gdzieś tam później na pewno mówić. Ewakuacja byłaby przede wszystkim trudna i czasochłonna, zwłaszcza biorąc pod uwagę sowiecką przewagę powietrzną i prawdopodobieństwo znacznych strat na morzu. Ponadto jest bardzo prawdopodobne, że siły sowieckie stojące na przyczółku kurlandzkim albo zaatakowałyby niemiecki front w Kurlandii w miarę wycofywania się wojsk niemieckich, zagroziłyby całkowitym załamaniem tego frontu, co mogło narazić w zasadzie istnienie całej grupy armii, albo byłyby w stanie przemieszczać się szybciej na główny region frontu wschodniego, czyli ten w kierunku Berlina, niż ich powiednicy, którzy byliby przerzuceni drogą morską. Kolejny pomysł ewakuacji pojawił się w ostatnich dniach istnienia Rzeszy już po śmierci Adolfa Hitlera. Po upadku Berlina ze wszystkich niemieckich sił w terenie grupa armii Kurland była prawdopodobnie najbardziej spójna i najbardziej zdolna do dalszego oporu. W kontekście z Kriegsmarine można zaznaczyć, że w tych dniach, w ostatnich dniach Rzeszy dowództwo w Kurlandii ściągnęło zarówno marynarzy jak i pilotów, był uzupełnić stany osobowe dywizji. Razem z niemieckimi siłami w ujściu Wisły i na Półwyspie Helskim, to oddziały zlokalizowane w Kurlandii były elementem ostatnich desperackich wysiłków podjętych w celu ewakuacji żołnierzy. Poddanie się aliantom było nieuniknione, ale w miarę możliwości Wehrmacht zamierzał poddać się Brytyjczykom lub Amerykanom, niekoniecznie czerwonoarmistom. Okropne traktowanie radzieckich jeńców wojennych przez Wehrmacht w poprzednich latach Także długa historia brutalnych okrucieństw popełnianych przez obie strony sprawiły, że perspektywa poddania się żołnierzom Związku Radzieckiego była czymś, czego należało uniknąć za wszelką cenę. Konrad Engelhardt który pełnił funkcję z transport szefa der Wehrmacht, czyli szefa transportu morskiego Wehrmachtu, nadzorował ewakuację setek tysięcy Niemców, zarówno cywilów, jak i żołnierzy w ramach akcji Hannibal. Teraz ostatni cywile, a przynajmniej ostatni z tych, którzy chcieli odejść, zostali zabrani do terenu względnie bezpiecznego na północy Niemiec i Danii. Nadszedł czas, by rozważyć ewakuację ostatnich oddziałów na wschodzie. Jak zatem przebiegały plany ewakuacji ostatnich oddziałów z Kurlandii? Na jakie elementy zwracano szczególną uwagę? Warto tu zaznaczyć, że w porównaniu z wcześniejszymi propozycjami ewakuacji Kurlandii, jak na przykład Laura, o której mówiliśmy, zadanie było teraz o wiele prostsze. Nie było potrzeby zapewnienia miejsca dla transportu sprzętu, bowiem rozważano jedynie przetransportowanie na zachód jak największej liczby ludzi, czyli z tych samych żołnierzy bez. Z jakimś podręcznym sprzętem typu karabin, amunicja, ale bez ciężkiego sprzętu, no mam na myśli głównie artyleria, także pojazdów pancernych, ale też ciężarówek, innego tego typu sprzętu. W ten sposób obliczano, że można by ewakuować zarówno grupę armii Kurlandia, a także oddziały znajdujące się w Delcie Wisły i na Półwyspie Helskim w znacznie krótszym czasie niż wcześniej przypuszczano, pod warunkiem, że dostępna będzie odpowiednia liczba statków. I tutaj Engelhardt znalazł się u kresu swoich zasobów. Wprawdzie sowieckie ataki podwodne i powietrzne zatopiły tylko niewielką liczbę statków, choć tutaj warto wspomnieć o zatopieniach dużego kalibru. Mówiłem, że Sowieci raczej nie atakowali statków cywilnych, ale jeżeli już to robili, to te zatopienia miały spektakularną skalę. Warto tu powiedzieć przynajmniej o trzech statkach pasażerskich, które zostały zatopione. Statek Goya, Wilhelm Gustlow i General von Steuben. Był jedne z większych katastrof morskich w historii, szczególnie jeśli chodzi o statek... Wilhelm Gustlow, tam zginęło około 10 tysięcy pasażerów, w tym 5 tysięcy dzieci. To jest w ogóle największa liczba ofiar, jeśli chodzi o jeden zatopiony okręt, statek w historii, w innym dniu. To, co się wydarzyło na Wilhelmie Gustloffie, dobrze opisuje fragment wspomnień jednej z pasażerek. Kiedy statek został trafiony, zrozumiałam, że muszę jak najszybciej wydostać się na pokład. Sąsiadka dosłownie na moich oczach osiwiała. To po prostu niewiarygodne, ale jej włosy zrobiły się białe jak śnieg. Gdybym tego nie wiedziała na własne oczy, nie uwierzyłabym. Dostała jakiegoś obłędu, nie poznawała swojego starszego syna, tuliła do siebie młodszego, a starszego odpychała. Próbowałam z nią porozmawiać, ale nie mogłam porozumieć się. Starszy zapytał mnie: Dlaczego mama mnie nie chce? Odpowiedziałam mu, że jego mama jest chora. Już po wojnie dowiedziałam się, że morze wyrzuciło ciało starszego chłopaka na plażę, gdzie rozpoznała go siostra. Ludzie wpadli w panikę. Wszystkimi dostępnymi drogami ewakuacyjnymi próbowali dostać się na pokład łodziowy, jednak nie wszyscy zdołali tam dotrzeć. Potężne eksplozje zdemolowały wnętrze transportowca. Wygięte ściany zaklinowały drzwi. Wielu ludzi zamkniętych w takich pułapkach poszło żywcem z okrętem na dno. Nikt nie pospieszył im z pomocą. Zresztą nie było szans, aby ich uratować. Dodatkowym problemem tej próbie ewakuacji żołnierzy Niemieckich, podjętej już po śmierci Adolfa Hitlera, problem z liczbą sprawnych statków, które mogły być użyte w tej operacji, brakowało Engelhartowi do zebrania swojej floty ratunkowej. Wiele z tych statków zostało uszkodzonych, czy to w wyniku działań sowieckich, ale też po prostu z powodu awarii mechanicznych, które były w tym ostatnim momencie Trzeciej Rzeszy praktycznie niemożliwe do usunięcia, niemożliwe było przywrócenie działalności tych statków i to też był główny powód, bo te działania sowieckie one nie były aż takie intensywne i tak dotkliwe. Bardziej właśnie w tym momencie już te awarie mechaniczne dały się we znaki i niemożliwość ich naprawienia. Co gorsza, przez cały czas trwania Hannibala Engelhardt z trudem zdobywał olej opałowy i węgiel, by utrzymać flotę w ruchu. A teraz zapasy paliwa były praktycznie wyczerpane, i do tego też można dołożyć niszczenie rafinerii syntetycznych dokonane przez naloty alianckie. To praktycznie sprawiło, że w tych ostatnich miesiącach wojny Niemcy były na permanentnym deficycie energetycznym, i było bardzo trudno, czy praktycznie wręcz niemożliwe, prawne zaopatrywanie takiej dużej floty, która miała być wykorzystana do ewakuacji żołnierzy zostawionych w kotle kurlandzkim. Rozpoczęto z zachodnimi aliantami negocjacje dotyczące ostatecznej kulacji Rzeszy, i były one prowadzone przez rząd admirała Denica. Gross Admiral Karl von Dynitz był zdesperowany, by zapewnić zawieszenie broni na zachodzie, podczas gdy na wschodzie walki miały trwać nadal. Plan był następujący: zamierzano ewakuować jak największą liczbę oddziałów z Prus Wschodnich, Zachodnich oraz Kurlandii, i działania tych armii, które znajdowały się w Prusach i Kurlandii, miały być nastawione właśnie na przygotowanie do ewakuacji. Czyli personel z bronią lekką miał być zaokrętowany, wysłany do Niemiec, inne materiały, w tym konie, miały zostać pozostawione lub zniszczone, w przypadku koni konie zabijano. I też grupa Armii Kurlandia dostała swobodę operacyjną, by wycofać się. Z linii frontu, którą zajmowała, do przyczółków w obrębie portu Windawa i Lipawa, i zwolniło dużą liczbę dywizji, które mogłyby właśnie być pakowane na okręty i ewakuowane. No i zamierzano w tym celu użyć wszystkich dostępnych, sprawnych transportowców, i okręty w Kriegsmarine miały być wysłane do Prus wschodniej Kurlandii, by dokonać tej operacji. I jednocześnie Deniz starał się uzyskać od aliantów w czasie tych negocjacji, aliantów zachodnich, warunki, które pozwoliłyby mu na kontynuowanie działań na froncie wschodnim, nawet po podpisaniu zawieszenia broni na zachodzie. I początkowo wydawało się że rzeczywiście. Że ten plan Denica będzie możliwy do realizacji. 4 maja admirał Hans Georg von Friedeburg, jeden z niemieckich emisariuszy negocjujących z aliantami zachodnimi, doniósł donicowi, że Brytyjczycy wymagają, by kapitulacja Niemców na zachodzie miała obejmować także Holandię i Danię. Ale Montgomery miał wydać rozkaz, który uniemożliwiłby brytyjskim siłom ingerencję w trwającą ewakuację ze wschodu. I to pozostawiało pewną wolną rękę Niemcom na wschodzie. Też pokazuje, że Brytyjczycy myśleli tak o tym, co będzie po wojnie. Tak? Oni byli nieufni i nie bardzo podobała im się wizja Europy, która mogła być zdominowana przez Sowietów, dlatego też starali się, powiedzmy, rozgrywać sytuację, grać na kilku fortepianach. I tego wieczoru wpisano zawieszenie broni, które weszło w życie o godzinie 8.00. 00 dnia 5 maja. Jednak kiedy general Oberst Alfred Jodl, czyli przywódca niemieckiej delegacji, wręczony wcześniej w Friedeburg, udali się do Reh, gdzie spotkali się ze sztabem Eisenhowera, zostało im zgotowane nieco inne przyjęcie. Próbowali się wykręcać, że zakłócenia komunikacji, które są spowodowane upadkiem III Rzeszy, sprawią, że nie będzie możliwe natychmiastowe zawieszenie broni na froncie wschodnim. Czyli chcieli podtrzymać to, co udało im się wynegocjować z Brytyjczykami. Równocześnie Kriegsmarine informowała Denica, że pod warunkiem znalezienia wystarczającej ilości paliwa, pytanie, czy to było w tym momencie możliwe, wszystkie oddziały w Kurlandii mogą zostać sprowadzone na zachód w ciągu trzech dni. No problem był taki, że w przeciwieństwie do Brytyjczyków i Montgomery'ego, Eisenhower i strona amerykańska nie zgodziły się na takie rozwiązanie. Chociaż Niemcy składali wielokrotnie prośby, wszystkie zostały odrzucone, a wczesnym rankiem 7 maja. Jodl wysłał wiadomość do Donica, że Eisenhower nalegał na natychmiastową kapitulację na wszystkich frontach. Dodatkowo wszystkie statki na morzu, które zostaną zatrzymane, będą musiały się poddać temu, mocarstwowi alianckich, któremu przydzielono kontrolę nad danym obszarem morskim. I gdyby Niemcy nie byli skłonni do przyjęcia tych warunków, to Eisenhower zagroził, że będzie prowadził wojnę do samego końca. Jodl dostał tylko 30 minut na decyzję, czy warunki są do przyjęcia, i no, w sytuacji Niemców nie było alternatywy. Musieli przyjąć te warunki i o godzinie 1:30 dnia 7 maja. Deniz wysłał wiadomość radiową do Jodla, upoważniając go, aby zgodził się na te zaproponowane przez Eisenhowera warunki zawieszenia. Miało wejść w życie 9 maja o godzinie 9.00. Jednocześnie Engelhardt i jego sztab otrzymali rozkazy, by podwoić wysiłki, by udało się, tutaj mamy jeszcze dwa dni między 7 maja a 9, kiedy miało wejść zawieszenie, by podwoili wysiłki, by sprowadzić jak najwięcej personelu żołnierzy na zachód w ciągu tych kilkudziesięciu godzin, które ledwie pozostały do nieuchronnego zawieszenia broni i główny wysiłek skupił się na ujściu Wisły, bo ona było najbliżej Danii i Niemiec. Można było wykonać dzięki temu większą ilość podróży i było to też bardziej bezpieczne niż wysyłać statki do dalekiej Lipawy i Windawy. Niemniej jednak kilka statków zostało też tam wysłanych. Na miejscu połączyły się z jednostkami, które już były obecne na miejscu w portach, które na przykład stacjonowały po dowiezieniu tam zaopatrzenia i na kilka godzin przed ostatecznym zawieszeniem broni te statki zgromadzone w Lipawie i Windawie zaczęły odpływać, tworząc pięć konwojów. Udało się tam załadować tylko około 23 tysięcy żołnierzy z Kurlandii. To był mały procent, kilkuset tysięcy, które tam w dalszym ciągu pozostały. Sowieci zaatakowali konwój z powietrza, ale prawie wszystkie statki zdołały dotrzeć do północnego wybrzeża Niemiec. Właściwie tylko trzy promy z tego konwoju nie były w stanie pokonać długiej przeprawy i musiały się skierować do wybrzeży Szwecji, ale szczęśliwie dla żołnierzy, którzy płynęli tymi promami, podróż zakończyła się sukcesem. I podobnie jak inni żołnierze z Kurlandii, zostali oni internowani przez Szwedów. Powiem o 23 tysiącach żołnierzy z Kurlandii: że to był ledwie jakiś nieduży procent ze wszystkich, całego personelu, który znajdował się w Kotle. Mógłbyś może przybliżyć, jak przynajmniej część tych co ważniejszych statystyk wyglądała, jeśli chodzi o liczbę ewakuowanych, czy którym się to nie udało dostać na statki, została w Kotle, a stała się do radzieckiej niewoli. Ostatnie statki wypłynęły 9 maja 1945 roku. Wsiadło na nie około 11 tysięcy mężczyzn z Windawy i około 14 tysięcy wyruszyło z portu w Lipawie. Dwa z tych statków przed wypłynięciem zostało ostrzelanych przez Sowietów. W trakcie podróży reszta była ostrzeliwana przez samoloty radzieckie, ale udało im się uciec. Reszta żołnierzy próbowała za wszelką cenę się ewakuować, ale około 203 tysiące żołnierzy poddało się w Kurlandii. W tym 42 generałów, 8 tysięcy oficerów, wśród nich 14 tysięcy łotyszy trafiło w niewolę. Omawiamy ich losy w jednym z wcześniejszych odcinków serii. Grupa Armii Północ liczyła w lipcu 1944 roku około 640 tysięcy ludzi. W październiku około 600 tysięcy żołnierzy zostało okrążonych, 203 tysiące poddało się, zatem około 400 tysięcy zostało albo ewakuowanych, albo uśmierconych. Hand poddaje, że 350 tysięcy żołnierzy i około 900 tysięcy cywilów zostało ewakuowanych z Kurlandii. Niemcy stracili około 150 tysięcy żołnierzy w walce o utrzymanie kotła. I mamy pewne rozbieżności w tych danych. Wynikają one prawdopodobnie z tego, że mamy Łotyszy, którzy zostali włączeni do armii, mamy posiłki, o których mówiliśmy, czyli Szernera, tych żołnierzy powiedzmy tyłowych, a także to, co również wcześniej powiedzieliśmy, i co nie jest powszechnie znanym faktem, żołnierzy, którzy do Kurlandii zostali wysłani. Zatem ewakuowano łącznie z Półwyspu kurlandzkiego 1 250 tysięcy ludzi. I to jest główny argument, który zaprzecza powszechnie propagowanej teorii, czy wręcz mitowi o tym, że Hitler bronił ewakuować ludzi z Kurlandii. Kriegsmarine ze względu na wszelakie ograniczenia, czyli braki w paliwie inne ewakuacje, które toczyli. No i to że przecież toczy się wojna, nie była w stanie ewakuować wszystkich ludzi z półwyspu. Deniz nie mógł. Podjąć decyzję o ewakuacji reszty żołnierzy, ponieważ po prostu nie dysponował takimi siłami. W ramach operacji Hannibal ewakuowano około 2 miliony cywilów, robotników przemysłowych, jeńców alianckich, niemieckich żołnierzy. Akcja trwała 15 tygodni. I około 1080 statków. I tutaj używano w zasadzie różnorakiego sprzętu. Niekiedy były to zwykłe kutry rybackie, zwykłe jachty. Kursowały w tę i z powrotem, transportując ludzi do Danii i północnych regionów Niemiec. Przykładowo mamy dzień 8 maja 1945 roku, kiedy z Lipawy wyrusza konwój liczący 92 statki, na których znajduje się około 18 tysięcy osób. Z półwyspu Helskiego... Ewakuowano około 150 tysięcy osób między 1 a 8 maja 1945 roku. Z Gdańska w ciągu trzech tygodni 265 tysięcy ludzi. No i śmierć pasażerów, tak jak powiedzieliśmy, choć straszna, była zaledwie kroplą w morzu tych, których udało się uratować. Oprócz Gustlofa wyeliminowano parowiec General von Steuben 10 lutego 1945 roku, na pokładzie którego znajdowało się 2,5 tysiące osób, które poniosły śmierć. 1 października 1944 roku radzieckie samoloty zbombardowały statek Bremerhaven, który ogarnął pożar i tenże zatonął. Zginęło 470 z 3170 pasażerów na pokładzie. 16 kwietnia 1945 roku radziecki okręt podwodny L-3 kapitana Konowałowa wystrzelił cztery torpedy w kierunku największego statku z konwoju 8 jednostek, które wypływały z Helu i był to niedoszły rajder Goya. Z czterech torped trafiły dwie, statek zatonął, wraz z nim około 6 tysięcy osób, spośród których uratowano zaledwie 182. Sowieci nie byli w stanie powstrzymać tej ewakuacji, obawiali się starcia z Kriegsmarine na morzu. Jedynymi środkami przeznaczonymi do zwalczania żeglugi niemieckiej były ścigacze torpedowe. Można tutaj się powołać także na tragiczne wydarzenie z 12 marca 1945 roku, który zatopił 6 statków. Na którym znajdowali się uciekinierzy, na jednym z nich, czyli Androza, zginęło 570 osób, głównie kobiety i dzieci. W wspomnieniach Karla Denica można znaleźć fragment, który mówi o ratowaniu lu ludzi. Teraz go przytoczymy. W tych okolicznościach uznałem ratowanie ludzi niemieckich ziem wschodnich za najważniejszy obowiązek, który pozostał do spełnienia żołnierzowi niemieckiemu. Jeśli już ku naszemu bólowi nie mogliśmy utrzymać dla wschodnich Niemców ich ziem. To nie wolno nam było w żadnym wypadku zaniechać ratowania życia ich samych. Nawet wtedy, gdyby miał to być jedyny cel żołnierza niemieckiego walczącego na froncie wschodnim. Wracając jeszcze do kwestii Kurlandii. Nie powiedzieliśmy w zasadzie o tym, czy nie próbowano przypadkiem w jakiś inny sposób ewakuować żołnierzy. Faktycznie używano samolotów transportowych Ju-52, które przybyły już do Kurlandii 8 maja. Ale zabrały one na pokład rannych i innych nominowanych do ewakuacji, i podczas próby powrotu do północy Niemiec zostały przechwycone przez sowieckie myśliwce. Tylko dwóm transportom udało się dotrzeć do celu, pozostałe zostały zestrzelone. No i warto tutaj nadmienić, że ewakuacja, mimo dużej odległości od macierzy i przewagi Sowietów, była możliwa tylko dzięki utrzymaniu żelaznej dyscypliny wśród niemieckich żołnierzy, a także załóg statków i okrętów. Reszty grupy armii Kurlandia, czyli 200 tysięcy żołnierzy, jak już powiedzieliśmy, dostała się do niewoli. Hilpert wysłał do swoich oddziałów sygnał, który rozwiał ostatnie pogłoski o ewakuacji, a nawet o tym, że Brytyjczycy mieliby interweniować po stronie Niemców. Takie dosyć mało realne sygnały nakazał swym żołnierzom przestrzegania warunków zawieszenia, gdyż od tego miał zależeć los armii. Losy tych żołnierzy także do znalezienia w poprzednim odcinku. Na koniec, w ramach podsumowania, tak podejdziemy do kwestii bardziej antropologicznie no i omówimy, czy zacytujemy pojedyncze wspomnienia żołnierzy okrążonych w Kurlandii. Między innymi przytoczymy historię Karla Rota z 14 Dywizji Pancernej, który przebywał w Lipawie wraz z innymi jednostkami tyłowymi Dywizji od zakończenia 6 Bitwy o Kurlandię. Znalazł on małą żaglówkę. Gdy zbliżała się ostateczna kapitulacja, zaopatrzył ją w żywność, wodę, Mapę i kompas. Kiedy nadszedł koniec, zamierzał spróbować przepłynąć przez Bałtyk do Szwecji. Trzeba pamiętać, że liczba miejsc na pokładzie kilku dostępnych statków była bardzo ograniczona. Te były przeznaczone głównie dla rannych, niebiorących udziału w walkach, a także dla żołnierzy, którzy byli ojcami małych dzieci lub ostatnimi żyjącymi synami swoich rodzin. Każda dywizja w Kurlandii otrzymała rozkaz sporządzenia listy osób według tych wskazówek, które nadawały się do ewakuacji. Rod został uwzględniony, ponieważ miał dwuletnią córkę i w ten sposób zapewnił sobie miejsce na pokładzie torpedowca. Swoją żaglówkę oddał mniej szczęśliwym towarzyszom. Dowiedział się później, co ciekawe, że oni na niej ewakuowali się do Szwecji. Niektórzy ludzie dostali się na pokład statków dzięki czystemu szczęściu, jak Leo Schwartz, również członek 14 Dywizji Pancernej, który był w porcie Lipawa ostatniego dnia wojny i wskoczył na pokład małego statku, aby uciec przed nagłym sowieckim ostrzałem artyleryjskim. Ku jego uldze kapitan pozwolił mu pozostać na pokładzie. On i 120 innych osób bez narzekania zniosło ciasną podróż na pokładzie statku, który miał mieć tylko 12-osobową załogę. Wszystko byle tylko nie dostać się do radzieckiej niewoli. 12 Dywizja Pancerna otrzymała pozwolenie na wysłanie batalionu artylerii i kompanii inżynierów do Niemiec. Sztab dywizyjny zadbał o to, aby personel tych formacji składał się w całości z osób, które spełniały ogólnie przyjęte kryteria doboru. Inni odrzucili możliwość opuszczenia półwyspu. Jeden z kapitanów piechoty podszedł do kapitana Torpedowca, wręczył mu listę nazwisk, zapytał czy powiadomi ich rodzinę, że dostali się do sowieckich niewoli. Dowódca Torpedowca zaproponował, że zabierze kapitana ze sobą, ale ten odmówił. Wprawdzie kwalifikowałby się na jego miejsce, gdyż był ojciec, ojcem małych dzieci, ale czuł, że jego miejsce jest wśród tych ludzi, którzy musieli poddać się Armii Czerwonej. Niektórzy wybrali alternatywne rozwiązania. Generał von Bodenhausen, który dowodził 12. dywizją pancerną w Kurlandii, wybrał samobójstwo zamiast poddania się. Inni członkowie jego dywizji próbowali długiej drogi ucieczki przez Łotwę, Litwę, Prusy Wschodnie i Polskę, choć większość została, dostała się do niewoli. Niewielkiej liczbie udało się dotrzeć na niemiecką ziemię. Czy spróbowałbyś na zakończenie epizodu dokonać podsumowania tego, jaką rolę Kriegsmarine odegrało w utrzymaniu się kotła kurlandzkiego? Myślę, że samo spojrzenie na mapę tego, jak przebiegał front wschodni w rejonie bałtyckim, czy jak tworzył się kocioł kurlandzki, jak potem on trwał i utrzymywał się do końca wojny, wystarczy, by odpowiedzieć na to pytanie postawione przez ciebie. Kocioł kurlandzki odcięty od lądowego połączenia z trzecią Rzeszą był praktycznie uzależniony od, od dostaw prowadzonych przez Kriegsmarine. Istniała jeszcze teoretycznie opcja korytarza powietrznego. Jednak z racji tego, że Luftwaffe utraciło już w tym momencie możliwość dominacji w powietrzu, ta opcja była praktycznie wykluczona. Też szkoda było marnować bardzo nieliczne i potrzebne też samoloty do walki z aliantami na froncie zachodnim. Stąd też główną rolę odgrywał Kriegsmarine nie tylko z tego względu, że flota niemiecka miała dalej przewagę na morzu nad Sowietami, ale też z tego względu, że na statek można było załadować więcej wszelkiego rodzaju materiałów, dóbr, czy też ludzi, które były potrzebne do utrzymywania się tego kotła kurlandzkiego, były potrzebne do tego, żeby kocioł kurlandzki nie stał się drugim Stalingradem, bo możemy wyobrazić sobie scenariusz, w którym w szocie radziecki udaje się powstrzymać kriegsmarine przed zapewnieniem minimum egzystencji żołnierzy w Kurlandii. I w takim scenariuszu ci żołnierze prawdopodobnie skończyliby jak szósta Armia von Paulusa w Stalingradzie, czyli dość szybko znaleźliby się w bardzo mizernej formie, to przełożyłoby się na ich zdolności bojowe, a w konsekwencji na szybką kapitulację i też prawdopodobnie nie... Kocioł Kurlandzki nigdy by się nie zapisał do historii jako taki ostatni bastion, czy ostatni front, na którym Niemcy, na którym Niemcy potrafili sformułować w miarę ciągły front i stawić twardy, zażarty opór niemieckiej armii aż do końca wojny. I to by było na tyle, jeśli chodzi o trzecią część dotyczącą Kotła Kurlandzkiego. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Propozycje na następny możecie zostawiać w komentarzach. Rozważcie wsparcie nas na patronite.pl/beczkaprochu, a także zostawcie subskrypcję i łapkę w górę, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękujemy i do usłyszenia.